żarty się skończyły. Za to, co szczekasz, odszczekasz w klatce. Kasiu, szykuj się. Mocno bije, podobę, mocno bije. Syneczku, przygotuj, trenuj doły. A skończę na brodę. Stadion Narodowy. Tomasz Adamej wygrywa. W pięknym stylu. Zaczyna się nowy sezon vlogów, walka Narodowy Stadion, Kasio, szykuj się, żartów nie ma, bo żarty się skończyły. Za to, co szczekasz, odszczekasz w klatce. I to ci mówię Tomasz Adamy. Warsaw, capital of Poland, kocham Polskę. Kocham Polskę, bo jestem Polakiem. Gdzie jedziesz? Zdjęcia, trzeba coś pobajerować, wiesz. Zaczynam od kierowcy. Patrz, on już mówi no low blow, no low blow. Jeszcze rozespany amerykański czas. Powiem szczerze, nie wiem gdzie jadę, jakie zdjęcia. Ludzie, otoczka musi być, reklama. By wszyscy w Polsce wiedzieli, że 31 sierpień to jest dzień, kiedy Adamek wchodzi i tańczy. Wchodzi jakiś tam freak fighter, a pa! Lewy prosty, prawy dołoży. Dziękuję, do widzenia, jadę kocha z powrotem. Nie, no jestem w szoku. Nie, no jest zajebiście. Dzisiaj się spotkaliśmy rano na śniadaniu, także... Ja patrzę, mówię, a tak wiesz, no, twarz mi kojarzę, potem mówię, ojciec, mówię, Bandury. A, mówię, Maciek, tak, bo to teraz wiesz... Dawaj do stolika. Dawaj do stolika, to siedzimy razem już, jakbyśmy się znali 100 lat. Dzisiaj teraz spędzimy czasem razem, więc... Co trzeba zrobić po zdjęciach? Wezmę go na pół godziny techniki. Pokażę mu, co musi zrobić. O, wtedy wchodzi. Cenna lekcja. Dziękuję, do widzenia. Wypłata ku chałupie. Wielki show przed nami. Trening ciężki. Już dwa dni wyjeżdżamy do Elements. Do roboty. Witam. Pa. Mówisz, że mu ciężką rękę ty. A ile by wytrzymał ze mną, jakby zaczął? Razem z wejściem do oktagonu 30 sekund. Ale z obalania. Jestem judoka. To dołożył, liczymy na 15. Siema. Dupny, nie? Ty, przed tym jersey, wypił 3 lufy. No ochlał się, kurwa. Jak się nie pije, to tak jest. No, pić to trzeba umieć. Mały hop, mało zje i mało wypije. Tacy goście są najlepsi. Jeszcze? Po czym was poznać? Pięściarze zawsze nosy nieoszczędzone, ale uszy całe. Polski Leonardo DiCaprio jest jeden, Tomasz Adamy. Chciałem wam wszystko pokazać na żywo. Prosiłem. Mówią nie. To jest wszystko tajne, ściśle tajne. To jest operacja bardzo tajemnicza. Ja mówię, no nie róbcie jaj. Tomku, wszystko zgramy i wyjdzie wielki bum. No dobra, niech wam będzie, mówię. Już drugi dzień w Świeradowie, zaczęliśmy obóz. Tarczymy z gesem, po południu dzisiaj biegam, siłownia. No, przygotujemy się do sparingów. Ciężka praca, już po buzi wciąga. Wagę tracę 90, dzisiaj 8,5 kg po treningu. Jak na dziadka uważam, że wyglądam bardzo dobrze. I obviously don't understand Polish, but everybody was telling me the ridiculous things that Kasio, whatever his name is. Who cares? I mean, if you really think about it, this guy would stick cucumbers up his ass if YouTube wanted him to do that, right? He's going to be punished, like the little boy that he is, right? Like what his parents should have done when they bend you over there, spank his ass. His daddy didn't do that, but we're going to do that August 31st. We're going to teach him a lesson, and he's going to be a lot more respectful after this. You'll see. Reality's starting to hit here, but reality's really going to hit on August 31st. I mean, the guy's got a body like a bag of milk. He's going to get a serious ass kicking. Serious ass kicking. Widziałem też, patrzył mi w oczy. Widziałem strach w jego oczach, także on wie, co go czeka. Dlatego jeszcze dodatkowo przyjąłem sobie
pełne, chociaż ta walka jest krótka, bo to 4 rundy, ale jestem pełen obóz jak do walki 12-rundowej i kondycję mam bardzo dobrą. Jeter, uspokój się z tą kamerą od rana. Obóz pełną parą. Nie przechwalam się, ale jest dobrze. Jest speed. Gez mówi, za tydzień możesz walczyć. Gez, i chcę być jeszcze lepszy, jeszcze szybszy. Determinacja. Bady się. To lubię. Mocno biję po dole. Będę ciągnął. Syneczku, przygotuj. Trenuj doły. A skończę na brodę. To jest właśnie specjal. Specjalnie przygotowane. I po tym jest większa siła. Kopia kon. Gesa ręce bolą. Jest? Tak. Tak. Hotel Elements. Po śniadanku. Dżemka. Ciężko pracuje. I czas na trening. Więc Gez is ready. Zawsze mówi, że jest ready. Też lubi kidować, ale mam nadzieję, że zrobimy w plenerze dzisiaj. Robimy na otwartym powietrzu. No bullshit! No bullshit! No bullshit! No bullshit, no bullshit NMO! No joke! Dzisiaj mamy trening w plenerze na otwartym powietrzu. Nie ma jeszcze za gorąco. Popatrzcie. Potok, woda. Będzie chciało się pić. Kamyczki. Nie no, palce lizać. Także dzisiaj na otwartym powietrzu. Quick jab, move your head, jak Gez said. Jest taki młody chłopak, tu nie będziemy po nazwiskach mówić. Chce walczyć, ma 16 lat. Tato chce wysłać go na Florydę, bo mówi, że to jest jedyna droga, żeby chłopak się rozwinął. Więc wczoraj trenował z nami pierwszy raz. Dzisiaj oczywiście też po moim treningu zostanie z Gezem, będą trenować. Przed nim świat leży otworem. Tata ma dudki, no to może inwestować syna. No ja bym też tak zrobił. So today is our fifth day. Staying loose, staying relaxed and working on the game plan, which you're going to find out on August 31st. I proste. Raz, dwa. Przygarb się trochę. Raz, dwa. Raz, dwa. Się boi, a swoje robi. Niedobry Miglans. Miglans, powiem wszystko żonie. A wiesz, że lubię gadać. Dzisiaj startuję z innej pozycji, bo jestem cały czas treningu. No i tak powinno być w sporcie. No dobrze, że Mateusz tam szybko zorganizował tą walkę. Over. 47-latkowi przychodzi walczyć na Narodowym Stadionie. No to jest mi dane i to fajnie, cieszę się bardzo. The biggest problem with Tomas always is just to slow him down. Not that we want to slow down now, but I don't want him to get too far ahead, right? The goal is August 31st, so... And also, guys, say true. Yeah. Tomas, please, close your mouth. Yeah. Because I'm talking too much. Tomas, you talk way too much, right? I can't sleep. You're knocking on my door. I hear you down the hallway, blah, 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 blah. All he does, talk, talk, talk. Budzi, ja to do was, no bo ja przecież 47-letni dziadkiem jestem, ale młody duchem. Kochani, patrzcie się, sobota, że można jechać do miasta, iść do restauracji, porządzić weekend, a my mokry na wylot. Wtedy się dobrze wygląda, dobrze się czuje. Powiem wam, wszystko jest dla ludzi, ale to głupota. Nie ma co rządzić. Mózg zdrowy, świeży. Żona bardziej kocha. Palce lizać. Jaki będą? No i to może bakaliem, wiesz? No muszę w hotelu Element spróbować lody, bo to lody własnej roboty. Piotrek, po tych lodach będę jeszcze szybszy. Dobrze to rokuje. Idziemy pobiegać. Piotr mi się towarzyszy. Nie wiem, czy wytrzymie, no bo on... Kucherko, ale może da radę. Piękna pogoda, 30 stopni, Florida.
No podbiegi, no to jest bardzo, to jak w boksie, no jest, walczysz luźno, luźno, uderzasz, tętno zaczyna mocno bić, odrywasz się, to jest tak, góra, dół, to jest najlepsze dla pięściarza, takie bieganie, nie po prostym stale, żeby serce biło, te 140, 150, tylko 180, 100, 120, te skoki, no i właśnie te podbiegi są bardzo dobre, za chwilę zacznę pewnie sprinty biegać. Ale fajnie pobiegać po swoich polskich terenach. No bo cóż, w ostatnich latach biegało się tylko w Stanach. Jak tam było? Fajnie, fajnie ci powiem. Ile mogliśmy zrobić? No 8 na pewno zrobili. Kondycja jest. Stary Adamek wciąż młody. Operator wyrobił. No słuchaj, włosy ma krótkie, Piotruś. A jesteś dużo młodszy i chudszy. Adamek jedzie z tobą równo, a ty stary maratończyk, nie? Jeszcze może po karierze zabawię się w maraton. Kto wie, jak co, zapłacą. Pan był, co pan był przygotował. Jak zapłacą, to opowiedzisz. To musi być, wiesz o co chodzi. No, to jest normalne, nie? No już ślep. Weak because he made training with me. He's tired. I'm tired. I'm tired. Zaczynamy. Ok. Ja. Turski. Turski, weź Turski. Oh, you fell. Oh, motherfucker, he got me. I told you. Klatka się szykuje, w przyszłym tygodniu we wtorek jest klatka, a nie jest to akurat już konieczne. Wiadomo, klatka jest na sparingi i to nam potrzeba. A teraz tylko małego gonię, wczoraj był cały mokry. Baba, let's go baby, dozej boksie, let's go. Się pracuje ciężko, co? Za darmo jeść nie dadzą. Chcesz zarobić, trzeba zap. Pracować ciężko. Nikt się nie urodził mistrzem bez pracy. Słuchaj, jak młody Bóg. Mogłem przyjechać później pewnie. Należać sobie wyglądać świetnie. Żeby kibice dziadkowi, Tomkowi mieli brawo. No to musi być w ringu shape. I będzie! Będzie! Gorone golają! Będzie! Leciłem makaron i wołowina i warzywa. No, nie za ciężko. Po południu drugi trening. Ale jest gaz, jest forma. Słuchajcie, dobrze to rokuje. Gorzej, I'm quick, right? Very fast. Szybko! Szybko! Bardzo szybko. Żeby ładować akumulatory, no to trzeba ciężko trenować i dobrze jeść. Zdarza ci się podjeść jakieś chipsa albo jakieś takie rzeczy? Nie, to już tyle lat, nawet mi to nie smakuje. Tak, dzieci tak samo moje. Nigdy w domu nie kupowałem tych rzeczy. Potem to tylko się chce pić. To już to chemia. A my chcemy długo żyć. Troszeczkę siły dynamicznej. 30-35 minut, nie dłużej. Metody doktora Hyckiego czy no to już, nie no Hycki, już na pamięć to tyle lat trwa, także nie potrzebuję programu, wiemy co robić. Mam być szybki, szybki, dynamiczny. Bum! Najważniejsze jest boks. I to każdy powie, bo trzeba biegać oczywiście, sprinty robić. Siła to jest dodatkowa wiadoma rzecz. Najważniejszy jest boks. I to mówią amerykańscy trenerzy. Troszkę moda weszła, bo strength coach, trening. Jest to dobrze, jest to potrzebne oczywiście, ale najważniejszy jest boks. Technika. Jeżeli tego nie ma, no to przyjmujesz ciosy. A jak przyjmujesz ciosy, kariera krótka. A życie długie, pamięć. Bogu dziękować, dobro mam. Jeszcze pamiętam pieniądze od pierwszej komunii świętej. Łapę bierz wąską. Pozycję w sesji. Tak. I bijesz 10 sekund. Raz, szybko. Raz,
10. No bo tu mięśnie są napięte, przemu zrywam, popuszcza. Taki musi być ten. Bo jak bijesz cios? Ciosu nie bijesz. Kiedyś sparowałem z takimi kulturystami. Chcieli dać cios. To kopię. To kopię. Co jest tak? Lambada, lambada. No tak jest. Pieter, tak jest. Raz, dwa, trzy. I wracasz do pozycji. Do pozycji. Próbuj. Kasuj, szykuj się. Ej, mocno bije, podobaj, mocno bije. Już nie badam, zobaczysz. Lewy, prawy, daję bok, uderzam cię na dół. Ty chcesz mnie bić, trafić lewym? Wiesz, nie wiem, nie wiem, gdzie uderzyć, nie? Tu, cyk, cyk. Rój, tam, cyk. Do muzyki. Tam, tam. Pa, ba, 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 tyle lat. Da, 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 da. Pa, pa. Ci, 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 ci. Pa, pa. Pa, pa. Let's go everybody, everybody pomarańcze. Wszyscy piją, a ja tańczę. Barara. Zaczynałem z trening, ważyłem 98,5 kilo. No teraz ważę poniżej. Ale tej wadze to jest moja najlepsza waga, bo czuję speed. Wtedy jestem wszechstronny. Zadaję i znikam. I znów zadaję i kuję. Dzieb, dzieb. A biję mocno. Niedziela, dzień wolny, już po kościele. Oczywiście gest był ze mną, bo nie ma takiej możliwości, żeby nie szedł. Teraz czas na relaks, basenik pozjeżdżamy. Mówię, gest, ta zjeżdżalnia jest prawie dla ciebie, to jest twój size. Your size, for you. Perfect. Kids, like kids. Kids. Let's go. It's fat. He gained 10 pounds. Too much food. Yeah. I told you! You cheated! No, my ear. You know? Cheated. He's a... Oh, my ear! My ear! Don't do that! He knows! Kaput! He cheated! Cheated? One more! No, one more! Nigdy nie przegrywa, nawet dla zabawy. Jeszcze jestem małym. Champ. Wiesz co? English? No balls. Big balls. No, big balls. Basketball. Proszę Państwa, tutaj zobaczcie. Kto wygrywa na slajdzie? I on się kłóci i mówi tak, I win. I won. Pytam się... You cheated. He said... Pytam się go, mały, piłeś coś wczoraj? Nie, I didn't drink nothing. Kosi, look. No, this is a false, this is not true. You said Shree, yet he went. No. Shree, I don't understand Polish, he went. You were supposed to get, it's your fault. I said start. No, you said it in Polish. You, Peter, said true. Bullshit. You are liar. Florida, Virovich liar, the biggest liar. No, all the way out. Listen, that jab can't do nothing Turski. Turski gonna beat you shit out again. You be not, bah! Not over. You be not, goes, I'm not ready yet. It wasn't my day. We gonna make challenge, big challenge. Turski versus Gez. My sparring partner. We right gonna here. Put. That's I'm gonna my put. My sparring partner right here. Gez only looking for the weaker than he is. No. Turski sparring no, partner. No. Sparring partner. Is it a button there? That's it. He can fight. Turski. I gonna beat you shit out of Turski. 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 Polska. Florida. Get out of home. Donald Trump is gonna walk me up to the ring. Yeah, to the cage, yeah? Good boy. Jesteśmy na jednej z największej atrakcji światowa. Właśnie spinamy się. Piotrek mówi, potrzebuje pasy małych wysokości. Nie bój się, będę cię trzymał. O, jak tu pięknie, powiem wam, tak szczerze. I no, coś ich podłożyć ma teraz i śpimy dzisiaj tutaj. Pieter, tak? Tak. Same hopy, jak w zakonie.
Wspinamy się na Skywalk, a wszystkie atrakcje świeradowie możecie znaleźć na kochamkarkonosze.pl. Tam znajdziecie wszystkie atrakcje, to co się dzieje w Świeradowie. Sam tam wchodzę i patrzę, gdzie tu w czasie wolnym, żeby nie mieć za dużo czasu. Bo jak jestem zajęty, no to wtedy jestem bardzo grzeczny. Kończymy pierwszy vlog. Zapraszam, ponawiam zaproszenie na 31.08. Jest forma, buduje się, każdy dzień jest lepszy. Będę błyszczał. Nie zapomnijcie, 31.08. Stadion Narodowy. Tomasz Adamek wygrywa. W pięknym stylu. I tak będzie. Żarty się skończyły. Za to, co szczekasz, odszczekasz w klatce. Kasiu, szykuj się. Mocno bije podołem, mocno bije. Syneczku, przygotuj, trenuj doły. A skończę na brodę. Stadion Narodowy. Tomasz Adamek wygrywa. W pięknym stylu.